Siema, jestem Bizonaja, to jest Horizon. W dzisiejszym odcinku zwiedzimy ruiny i dowiemy się, kim jest Elizabeth Sebek. Sobek. I ogólnie w poprzednim odcinku pokonaliśmy uśmiercacza. Robimy teraz misję główną u stronie stwórcy. Aloy próbuje dowiedzieć się czegoś o tajemniczej kobiecie z ruin starożytnego miasta, która jest do niej podobna. I o dziwo, najciekawsza jest rzecz, że poprzednio jak próbowało to urządzenie takie przeskanować Aloy, to jakaś brama, która była tam w tej całej miejscówce Wszechmatki, się nie otworzyła, a ta już się otworzyła, więc jakby Aloy się w jakiś sposób zmieniła. 355 510 dni spóźniona na spotkanie z panem Faro. Zapraszam na 35 piętro. Zaraz. 355 000. To całe wieki temu. Co tu się dzieje? Pomyśleć, że poszłam sobie przypudrować dosek i to tyle mi zeszło. Coraz gorsza się robię z tym makijażem. Co? Muszę pamiętać też, że gdzieś tutaj znajduje się ogniwo, które jest niepotrzebne do stworzenia, czy odblokowania zbroi. Zobaczmy tutaj, co się kryje. Tej specjalnej zbroi, która jest bardzo zarąbista i podobno najlepsza w grze, którą chciałbym sobie odblokować. A do tego potrzebuję 3 ogniw i jedno z ogniw się znajduje tutaj. Dobra, głos mi powiedział, że jestem tym, kim nie jestem. Spoko. To jest ciekawe bardzo. Szukajmy skrzynię. Przyda mi się wszystko. I tyle. Dobra, coś tu mam w ogóle do przesłuchania. No dawaj. Te protokoły wykorzystują splątanie wielofazowe. Szyfrowanie kwantowe, czarny kwarc, o wiele lepsze niż wojskowe. Właśnie tego chcieliście, więc to dostarczyliśmy. Nie koduje się czegoś, czego nie można złamać. Trzeba nam tylko jakieś furtki. Wgrajcie najnowszą aktualizację i kłopot z głowy. Przecież wyraźnie zakazaliście nam pozostawiania w kodzie jakichkolwiek furtek. Wszystkie protokoły na poziomie czarny kwarc. Koniec cytatu. Słuchaj, jak chcecie estymacji, to nie jest to dla mnie nic nowego, rozumiem. Nie potrzebuję cholernych przybliżeń. Chcę tylko odzyskać kontrolę nad rojem Hardstimor. Nie wiem, co odpowiedzieć, Ted. Prosisz o niemożliwe. Kody. A więc potrzebowali jakichś kodów, żeby kontrolować maszyny? Ale wyrwały się spod kontroli. Brzmi nieciekawie. Czekaj, ja tu gdzieś miałem kody do GTA San Andreas. Czekaj, zaraz powpisuję, może któryś zadziała. Nie? Okej, w ogóle Boberek standardowo jest tutaj głównym dyrektorem, bo miał imię i nazwisko, nie? Proszę bardzo. A reszta to był po prostu pracownik, nie? Z niższego szczebla, to nawet nie ma co mówić, jak się w ogóle nazywa. Aha, myślałem, że to jest jakieś dodatkowe przejście. Dlaczego? Gdzie się znajduje to ogniwo? To najsłabsze ogniwo, którego potrzebuję. Gorzej jak to pominę, staram się wszystko przeszukiwać zarąbiście, idealnie, ale nie wiem, czy czegoś nie pominę tutaj. Aloy, skup się ze mną, skup Musi się normalnie, aby siedziała na... A przynajmniej Wezmę. Jego posąg. Maszyna Gdzie? Stworzona, wow. By zabijać. Oni ją czcili? Witam w Faro Automated. Wow. Gdzie wszystkie problemy jutra znajdują rozwiązanie już dziś. 25 000 osób pracujących dla nas w państwach i korporacjach na całym świecie czyni Faro światowym liderem w pełni zautomatyzowanej, samowystarczalnej technologii. Od rewolucyjnych produktów dla masowego odbiorcy, takich jak Focus, po roboty policyjne z serii Rydwan powstrzymujące rozlew krwi w strefach walk na całej planecie. Faro skupia się na tym, by uczynić przyszłość bezpieczniejszą, prostszą, lepszą i zawsze pełną niespodzianek. Faro Automated Solutions. Rozwiązujemy problemy naszego życia. Więc to oni zrobili Focus. 25 tysięcy osób? To więcej niż całe plemię. To więcej niż osób na świecie. I urządzenia. Takie rzeczy musiały być w ich świecie powszechne. No, no i proszę bardzo, co się z nimi stało. Za dużo technologii jej ludziom odwaliło, proste. Zobaczmy. Następne coś do przeczytania. Przeczytajmy. Dziennik refleksji, recepcji, refleksji też. Dziennik recepcji 7 lipca 2064 roku. 9:54. Dowódca polowy Ding Dong, a czy może Deng Zindo malajskiego kombinatu Ding Dong, kombinatu rolniczego przybył wraz z delegacją. Poczęstunek będzie serwowany przed prezentacją sprzedażową, która odbędzie się o 10:15. Chwila, co
Seda interesuje. Na linii Rydwanów. Rydwanów? Proszę bardzo, jaka technologia. Ze starożytności prosto. Zgodnie ze wskazówkami potrawy będą wyłącznie wegetariańskie. Wow! Normalnie już żygam. 10.7. Sanders Agnew, wiceprezes do spraw integralności terytorialnej Fresh Grants Coffee Global, przybył wraz ze swoimi współpracownikami. Poczęstunek będzie serwowany przed prezentacją sprzedażową, która odbędzie się o 10.30 na linii Rydwanów. Zgodnie ze wskazówkami, podana kawa będzie mieszanki Tacoma od Fresh Grounds, bez syntetycznej śmietanki. Syntetyczna śmietanka? Wow! 10.12. No niezły klops. Wezwałem ochronę i służby sprzątające do wytarcia rozlanej kawy. Właściwie rzuconej. Nie miałem pojęcia, że indo-malajski kombinat uprawia kawę. Ani że zespół zawłaszczeniowy Fresh Grounds próbuje wielokrotnie siłą przejąć ich pola. Wow. Wydaje mi się, że Deng Dong szarpał Agnewa za włosy. Kto ustala harmonogram spotkań? Opitole dział sprzedaży. To się nie może powtórzyć. Ogólnie, a co to jest? Holoprojektor. Standardowy projektor holograficzny wbudowany w plastikową podporę. Wow, aktywuj. Oho, co się wydarzy? Witam w Faro Automated Solutions. Nie, wyłącz to, wyłącz to. Znajdują rozwiązanie już dziś. Mam to gdzieś, kobieto, nie słucham cię. Zamknij dupsko. Bo ja już tego słuchałem. Co oni tu robili? Życiorys Elizabeth Sobek. To była korporacja. Sekunda. Jak to życiorys Elizabeth Sobek? Teta Faros? Czy ja to wszystko mogę teraz posłuchać? Okej. Wydawało mi się, że to jest coś, co już słuchałem, więc jak coś, to po prostu powolutku sobie elegancko puszczę. Tutaj jest wszystko, co dobre dla całego personelu, to już też chyba kiedyś ten, okej, jasne, czemu to musi mi się obniżać ciągle? Ted Faro, Theodore Ted Faro, urodzony w 2013 roku, o, jaki gówniarz, jest amerykańskim przedsiębiorcą i magnatem biznesowym, czyli główny szef pewnie tego wszystkiego, zapewne. Ted Faro, no już samo to brzmi jak jakiś, nie wiem, jak się nazywa ten najbogatszy człowiek na świecie, Musk, nie? Tak, Faz. Faro Automated Solution FES, amerykański podmiot korporacyjny produkujący roboty o różnym przeznaczeniu, ale głównie koncentrujący się na kontraktach militarnych i zbrojeniowych. Przeczytałem to jak robot? Nie? Okej. Okay. Dobrze, bardzo, mogę jechać dalej. Korporacja. To wszystko było wygłaszane przez ten aktywator? Ja myślałem, że to jest to, co mi się po prostu włączyło, jak tam przyszedłem. A to chyba co innego jest. Dziennik recepcji. Proszę bardzo, to już chyba czytałem. Tak, zdecydowanie czytałem. Dobra, wyłażę stąd już. Ludzi dość podobna do plemienia. Oni wytwarzali maszyny. Rozumiem. Mów dalej. Przesłałem trochę danych na twój fokus. Pomogą ci zrozumieć. Aha, to od ciebie mam te dane. Sorry, dobra. Myślałem, że tam z tego interkomu to wszystko usłyszałem. Dobra, to wszystko pokazałem mniej więcej. Kto chciał, to sobie przeczytał. Ja się może dowiem głosowo, co tu się właściwie dzieje. O, proszę bardzo, tutaj też coś jest. Trzeba to dobrze obszukać. Proszę bardzo, jakieś stare skrzynie z komponentami. To jest coś, co lubię. Bardzo to lubię, bo mi się przyda. Ale chyba to tyle. Tylko komponenty tutaj były? Serio? Tak zmarnowane pomieszczenie bez żadnych ciekawych informacji. Tegedes, proszę bardzo. A tutaj co jest? Schody na górę, proszę bardzo, do nieba. Dobra, to pójdę w tę stronę, bo tam... O właśnie, mam iść do góry. Tam coś chodzi? Nie, wydawało mi się, że coś tam chodzi. Ja pierdzielę, dostałem prawie zawału. To tego nie przeskanowałem? Ja tutaj w ogóle byłem? Powiem szczerze, wszystko wygląda tak samo dla mnie. Dobra, co tam w ogóle ktoś tam mówił? Wiem, że to musi wyglądać jak dziwaczna zmiana strategii. Ale nazywamy się Faro Automated Solutions. Światowy lider rynku robotyki. Dlaczego mielibyśmy zaczynać wszystko od nowa i wracać do produkcji pojazdów oraz uzbrojenia zarządzanych przez człowieka? W tej chwili mogę tylko powiedzieć, że... Będzie dobrze. Wykorzystamy nadarzającą się... okazję do zwiększenia obrotów, przebranżowując się zgodnie z zaproponowanym przeze mnie planem. Muszę więc dostać zaktualizowane prognozy wydajności każdej linii produkcyjnej w ciągu 36 godzin. A więc wytwarzali maszyny, ale potem przestali, żeby produkować jakąś inną broń? Dlaczego?
Nie, bo im się to bardziej opłacało finansowo? Nie wiem, Tony Stark też do początku produkował broń, bo było z tego dużo kasy, ale potem się przebranżowił. Więc no zawsze produkcja broni jest najlepszym wyjściem. Jakby na to wychodzi. Nie ma żadnego zapachu, nawet nie czuć śmierci. To nienaturalne. No tak. Ja tęsknię za zapachem śmierci po prostu. Gdzie ja idę? To jest przejście jakieś? Ja szczerze cykam się troszeczkę, więc poszedłbym może tutaj na tę stronę. Aha. Tutaj jest jakieś przejście? Jest. A tu już nawet coś, co mogę sobie przeczytać albo odsłuchać. Ale dam radę się przecisnąć. Dobra, najpierw skakuj maleńka. Nie czas na zawał, jesteś za młoda na to. Skarga, wow. Jay Fredkin, recepcja, odpowiedź, skarga. Temat, odpowiedź, skarga. Hej, recepcja, jeśli tak się właśnie nazywasz, chcesz wiedzieć, kto ustawił Fresh Grants zaraz po Indomalajach? Powiem ci, ja, starszy wiceprezes do spraw sprzedaży. A chcesz wiedzieć dlaczego? Bo po tej małej szarpaninie obie strony zwiększyły swoje oferty o 40%. Rozumiesz to, maleńka? Rozumiesz? Dobra, spokojnie, nie wczuwaj się tak, okej? Okay? Może wytłumaczę, bo twój mały recepcjonistyczny mózg pewnie tego nie ogarnia. Obie strony ze sobą walczą. A co my sprzedajemy? Tak jest, maszyny bojowe. My chcemy, żeby skakali sobie do oczu. A czym będą ze sobą walczyć? Tak jest, maszynami bojowymi. Za te, które zapłacą nam dużo pieniędzy. Sugeruję więc, żebyś wrócił do serwowania kawy z pustym uśmiechem i pozwolił mi w spokoju wykonywać moją znacznie bardziej złożoną pracę. Dzięki, dla ciebie pan Fredkin. Gościu, masz na imię Fredka, nie? Jak ta z Fineasza i Ferba, więc... Ja nie wiem, kto tu komu coś ten tegas powinien przynosić. Dobra, zobaczmy, co jest z tej strony, bo ta niby iść do misji. Czy jakoś tutaj zjadę, czy coś? Nie będę mógł tutaj wejść? Raczej sobie mogę gdzieś tutaj przejść. Czy ja potem wróciłem gdzieś na miejsce, w którym byłem na początku? Powiem szczerze, nie wiem, ale się domyślam, że w sumie to... serio, tutaj była tylko skrzynka. Bardzo duża skrzynka i bardzo dużo fajnych rzeczy. No niby może będziesz tego kiedyś potrzebować, ale kiedy, to nie wiem. Dobra, czyli tutaj była po prostu skrzynka. O, tędy. Gdzie? Maleńka. Ja bym się zmieścił, a jestem od ciebie większy i szerszy, nie? Także spokojnie. Dobra, trzeba się skupić, ok? Bo to jest bardzo ważne, żeby tego ogniwa nie pominąć. No i to było na tyle, nie? Umarła. A, żyje, ok. Znaczy, to wszystko jest git. No, mogę zejść tutaj. Mogę też iść tutaj do góry. Aha, do góry, do misji. Dobra, to ja idę w dół. Haha, taki jestem buntownik z wyboru, albo myślę, że nie. Mogę użyć tej rampy, by wrócić na górę. Dobra, po pierwsze to... Aha! Dobra, to wspinamy się tutaj do góry. Chyba dam radę tu się wspiąć. No wiesz, no do tego drabina służy, żeby się dało tutaj wspiąć. Widzę też tutaj coś, a mnie coś drapie w gardle, jak zaraz... kaszlnę, to normalnie zdmuchnę wszystko. Okej, okay, dobra, już mi lepiej, napiłem się wodę elegancką. Zbiorę to. Czy mogę to na przykład rozwalić? Nie. Niektóre się dało rozwalić rzeczy, niestety nie w tym wypadku. Tam widzę, że jest jakaś drabina, po której mógłbym przejść, ale dobra, spróbuję się chwycić tego. Nie. Bo ja chyba muszę wejść tutaj po drabinie i chwycić się chyba tego tutaj. O! Dokładnie tak! Boże, to jest... Nie tutaj! Na bok! Maleńka! Nie denerwuj mnie, okej? Okay? Jestem twoim ojcem. Co? Żartowałem. Tutaj i teraz, o właśnie, tutaj, na prawo, let's go. I teraz powinien dotrzeć tam, gdzie właśnie mam dotrzeć. Ale ja oczywiście patrzyłem na drabinę i mówiłem, rysz się drabino, ale ona powiedziała, no to chciało być obokiem. Na pewno tutaj wszystko zrobiłem, na pewno czegoś nie pominąłem, tak sobie skanowalę na wszelki wypadek. Nie, no to teraz zwiedźmy te miejsce, tam mogę sobie iść. Zapewne wejdę dziś. Na drogę na górę. Lub to, co z niej zostało. Dobra. Idziemy tutaj. Ho? Wow, ale jaja. To jest rozbudowane jak ja pierdzielę. To jest większe niż mój pokój, w którym nagrywam. A mój pokój jest mały, więc w sumie nie wiem, co to za porównanie jest, ale... takie jakieś jest i to mi się podoba. Dobra, przeszukajmy skrzynkę. W tej środku są zarąbiste rzeczy, takie, że szok. Bierzemy następną notatkę czy coś. O, od Tetfaro. Uhuhu. No dobra, szczyt duchowy. Od Tetfaro do Pola Vassara.
temat szczyt duchowy. Paula. Ostatnie wydarzenia trochę wyostrzyły mi perspektywę i myślę, że ja i całe FAS zaniedbujemy nieco aspekt duchowy naszej działalności. Nie w ramach konkretnej religii naturalnie, ale tak bardziej ogólnie, że nie kontemplujemy wspólnych wartości, nadziei i aspiracji związanych z życiem pozagrobowym. Chciałbym skontaktować się z różnymi przywódcami religijnymi w celu zorganizowania wkrótce konferencji. Bardzo wkrótce. Niedługo powiem na ten temat coś więcej, ale na razie rzućmy w przestrzeń parę haczyków i zobaczmy, co się złapie. Sięgajmy szeroko, po każdego z wiarygodną publiką, ale bez świrów. Idziemy po bandzie. Niech wszyscy wiedzą, że koszt nie gra roli. Dzięki Ted. Wow. Aha, dzięki Ted. Nie, że dziękuję sam sobie, nie? To by był szczyt po prostu bycia tym lalusiem ze Smurfów. Jak to się mówi? Narcyzem. Jakim lalusiem ze Smurfów? W sumie wszystko się zgadza, ale lepiej to ubrać w inne słowa. Bo laluś był takim narcyzem, więc wszystko się zgadza. Dziennik kampusu FAS. Aha. Ale fasa? Gościu miał niezłą fasę. Albo fazę, nieważne. Dziennik ochrony kampusu FAS. Ostrzeżenie priorytetowe. O. Wpis automatyczny. Wszystkie systemy poza niezbędnymi zostały przełączone w tryb hibernacji. Hibernacji? Aha, okej. Okay. Ostrzeżenie priorytetowe. O, co tak trudno? To jest normalne słowo. Czemu nie mogę go przeczytać? Wpis automatyczny. Wprowadzono pełną blokadę. Ostrzeżenie priorytetowe. W związku ze zwiększoną częstotliwością gwałtownych protestów wymierzonych w kampus, nie możemy zagwarantować już bezpieczeństwa pracownikom FAS. Dlatego też podjęliśmy trudną decyzję o bezterminowym zamknięciu tej placówki. Pracownicy z poszczególnych bloków zostaną przeszkoleni odnośnie do stosowanych procedur archiwizacji i lub usuwania danych i materiałów projektowych. A, ktoś tu zaciera ślady. Zespoły kryzysowe i zabezpieczenia przeprowadzą następnie końcowe oględziny oględziny przez zamknięcie wszystkich działów. O, ma sens, nie? Ostrzeżenie priorytetowe. Priorytetowa wiadomość do wszystkich pracowników bloku E i F. Traktujcie obecną blokadę jak ćwiczenia, lecz nie otwierajcie włazów i nie opuszczajcie swoich budynków. Następne ostrzeżenie. Przypominamy, że podczas obecnych niefortunnych wydarzeń zespół ochrony wciąż dba o bezpieczeństwo pracowników i podczas identyskanu broń osobistą trzeba przekazać naszemu personelowi. Następne ostrzeżenie. Zamknięto kolejne publiczne drogi dojazdowe do kampusu, aby skrócić czas oczekiwania przy zewnętrznych kordonach ochronnych. Zespół ochrony przypomina pracownikom, że kampus pozostaje niedostępny dla osób z zewnątrz. W związku z ostatnimi niepokojami wokół kampusu, wszystkim pracownikom przypomina się o obowiązku wykonywania identyskanów i noszenia swojej przepustki widocznym dla analizatorów obrazu miejscu. W świetle ostatnich aktów terroryzmu wymierzonych w środki transportu błyskawicznego, zespół ochrony rozpoczyna inicjatywę Wielki Brat. O, Big Brother, tak ten program? W ramach której będzie towarzyszyć pracownikom podczas dojazdów do pracy. Udział wymaga rejestracji i jest wysoce wskazany. Jest jeszcze 48 wpisów priorytetowych. Pozostałe wpisy uszkadzane. Okej. Dziękuję bardzo za te informacje. Byli wściekli na Faro, na korporację. Obwiniali to miejsce o coś złego. A, tutaj jeszcze jest wielki pokój narad, nie? Okrągły stół, tam siedział ten król Artur, a tu siedziała Bożena Dykiel. Kto? Nic, nieważne. Ktoś, kto nie oglądał Na oszczu noża, ten nie wie. Aktywuj. Co tu się stanie? Coś powie mi ktoś? Aha. BOR-7 Horus. Wyobraźcie sobie pełny ekosystem Co się stało? O mój Boże, to muszę przy tym stać. Sorry, nie wiedziałem. Jeszcze raz Horus. Nawet taki... BOR-7 Horus.
Wyobraźcie sobie pełny ekosystem bojowy, spójnie sterowany przez szybko uczącą się sieć maszynową. Genialne. Z tego, czy potrzebujecie uzupełnić straty, czy zintensyfikować nacisk? Pokładowe możliwości produkcyjne Horusa oznaczają, że nigdy nie trzeba czekać na kolejną dostawę broni. Wystarczy określić parametry, a Horus wytworzy dodatkowe jednostki uzupełniające. Za niewielką opłatą naliczaną od sztuki. Natomiast systemy konwersji biomasy innych modeli serii Red One umożliwiają zaopatrzenie Horusa w paliwo i części zamienne, co poszerza jego tolerancję polową poza możliwości konkurencyjnej platformy Tytan. Oto zalety modelu Horus. Zawsze gotowy, zawsze sprawny. Urzeczywistniona przyszłość zautomatyzowanej wojny. Metalowy diabeł. Więc to też były maszyny Faro. Możliwości produkcyjne. Mogły zrobić więcej samych siebie? Jak je w ogóle można powstrzymać? Kto wpadł na ten genialny pomysł? Jakiś idiota, nie? Ja pierdzielę, żeby maszyny produkowały siebie same, to nigdy dobrze się nie skończy. Aktywuj następne. Ciekawe, co tutaj mi powiedzą. FSP-5 Hopesz jest uniwersalną odpowiedzią na wymogi stawiane sile szturmowej. Konstrukcja z metamateriałów zapewnia niezrównane tłumienie odrzutu, co umożliwia zastosowanie dowolnego uzbrojenia, na jakie pozwala budżet i jakiego wymaga profil konfliktu. Patentowane systemy konwersji biomasy umożliwiają długotrwałe działanie z minimalnym wpływem na środowisko. Wieloliniowy system celowniczy umożliwia analizę zagrożeń w czasie rzeczywistym, włącznie z interpretacją prawną. W autonomicznych działaniach lokalnych można też przekazać sterowanie sieci neuronowej roju. Jednym słowem, gdy trzeba wezwać kawalerię, czas sprowadzić Hopesza. Uśmiercacz. O mój Boże. To był najsilniejszy wojownik. Faktycznie, siła szturmowa. O, ale dosyć szybko go rozwaliłem. Chociaż byłem w takiej dobrej sytuacji, że wszędzie były osłony. A zapewne jak spotkam go ponownie, a pewnie go spotkam, to już nie będzie tak łatwo. Aktywuj. AC-3 Skarabeusz łączy w sobie możliwości walki konwencjonalnej i informacyjnej. Jest zaprojektowany do zwiadu w dowolnym terenie. Ma najwyższy na świecie wskaźnik przeżywalności spośród wszystkich automatycznych zwiadowców. Być może to awaryjne systemy konwersji biomasy pozwalają Skarabeuszowi wrócić do bazy. Nawet w przypadku braku zaopatrzenia. Albo kwestia możliwości podporządkowywania sobie wrogich robotów. To się nazywa siła. Jeśli zwrócić uwagę na chwytny, wielozadaniowy manipulator, nadający się zarówno do pacyfikowania zamieszek, jak i precyzyjnych napraw sprzymierzonych modeli z serii Rydwan, widzimy narzędzie pasujące do każdych nowoczesnych sił policyjnych. Wskaziciel. Podporządkowywania sobie wrogich robotów. Wygląda na to, że mówi o tym, jak opanowuje maszyny. Ja pierdziele, sami sobie doły kopali. Przy okazji, dostałem osiągnięcie, że odblokowałem wszystkie maszyny. Tararara. Zostało mi tylko jeszcze, zostało mi tylko 5 maszyn z dodatku, ale to na tym się na razie nie będę przejmował. No i tak mniej więcej już znam wszystkie zagrożenia i nie jestem z tego zadowolony. Odsłuchałem chyba wszystko, tak się rozglądałem mniej więcej na skanie. Czy gdzieś tutaj, o może sobie przeskanuję to? A mogę sobie przeskanować to, a cyk, Hollow Protector, to jest Hollow Protector. Tak sobie skanowałem, czy nie ma tutaj jakiegoś czegoś do zebrania, albo na przykład, nie wiem, coś do odsłuchania. Ale dobra, wbijamy na górę. Wszystko co mogłem sprawdziłem, liczę, że niczego nie pominąłem. Staram się uważnie sprawdzać, żeby nie pominąć tego. Tego ogniwa, bo mimo wszystko jakoś dokładnie tego nie sprawdzałem, gdzie to dokładnie jest tutaj w tych ruinach, żeby sobie nie spoilerować, nie wiadomo o co chodzi, nie jestem jakimś szaleńcem, nie po to czytam te info, żeby... Na większości trasy zamarznięty metal. Nie ułatwia mi pani zadania, doktor Sobek. No, doktor Sobek jest porąbana. No ma, no to spokojnie, tutaj widzę jakieś takie piękne miejscówki. Jeśli rośliny znajdują sposób, by się tu zaczepić, to i ja dam radę. Baby, ty się zaczepiasz normalnie jak tam Spider-Woman. Uman Turm. O. O, przepraszam bardzo. Ej, stój. Ej, pa. No wracaj z powrotem tutaj. O, proszę bardzo. Może tutaj coś ciekawego. Palce mi drętwieją. Chwila. Muszę iść. Nie gadaj głupot, jesteś silną, niezależną kobietą. Nic ci nie będzie. Ale mogę jeszcze wyżej wejść? Co jest na górze? Aha.
Czyli mogę albo tutaj włazić, albo włazić tam. Weź zejść tutaj i przejść w tę stronę. Czy tam też w jakiś sposób dotrę tam na górę? Bo chciałbym znaleźć to ogniwo i nie chcę sobie tutaj... Wiem, że to jest irytujące, jak ciągle mówię. No, znajdź to ogniwo, znajdź to ogniwo. Ale to jest dla mnie naprawdę ważne, bo nie chcę tego pominąć. Nie wiem, czy ja po prostu... O kurde, ostrożnie maleńka, bo jak spadniesz, to umrzesz, nie? Takie są zasady. Dawaj do góry. Czyli tak czy siak bym wlazł tutaj. O, a nie. O, jakoś inaczej. O, możliwe, że teraz jestem we właściwym miejscu, gdzie powinienem być. Bo tam nadal na górę mam wejść. A ja szukam tego ogniwa. Co to jest? Odnośnie plotek. Halo, znaczy Holo. Aha, okej. Okay. Czyli od czasu, gdy maszyny samowolnie podjęły działania ofensywne przeciwko robotom i ludziom z kombinatu energetycznego Hardsteamor. Chciałbym wierzyć, że sytuacja jest nieco lepsza, ale tak nie jest. Stróże pokoju nie zareagowały na kody wyłączające i wedle wszelkich oznak mnożą się coraz szybciej. Mogę wam obiecać, mogę was solennie zapewnić, że przekierowałem już wszystkie dostępne zasoby do znalezienia szybkiego rozwiązania tej kwestii. Kiedy w najbliższych dniach usłyszycie oszczerstwa rzucane na naszą firmę, bądźcie pewni, że po wszystkim nie będzie to miało znaczenia. Stróże pokoju? Tak nazywali swoje maszyny? Zostały zbudowane z myślą o wojnie, nie pokoju. A, to jest gadka korporacyjna maleńka. Ich nigdy nie da się zrozumieć. To są wyprani ludzie z emocji. Niestety taka jest prawda. A po prostu nie ma już ludzi. Oni po prostu tworzą, żeby tworzyć, ale to z spokojem nie ma nic, nic nie ma wspólnego. Dobra, spróbuję zaskoczyć, może nie spadnę gdzieś na śmierć, nie? Nie, gro! Nie zrobisz mi tego, proszę, nie rób mi tego. Dobra, gdzie tu jest? Aha, mogę teraz z powrotem tędy przejść, tak? Aha, no dobra, no to jeszcze raz. O kurde, ale żebym to spierdzielił. Co się dzieje? Co ja robię z moim życiem? Dobra, to wchodzimy jeszcze raz. O kurde, tutaj nie ma nic. No to umieram. Dobra, jeszcze raz. No, co ty robisz? Co to za skoki porąbane? Oszalałaś? Prawie dostałem zawału. Uważaj, co robisz. O kurde, stój. Co to jest? Skanuj. Wszystko muszę wiedzieć. Wszyscy na posterunki, dawaj. Boom. O, mam to. Cyk. Gordon Nakata, Gina Zierman. Wszyscy na posterunki. Gina. Słyszałaś kiedyś o stowarzyszeniu sadowników wyspy Melvilla? Ja do niedawna też nie. Ale dziś rano nas pozwali. Najwyraźniej przy brzegu Australii znajduje się mała rajska wysepka, na której mieszka 2700 osób i wszystkie nas nienawidzą, bo jakaś zagubiona jednostka z roju Hardsteamor wyżera ich największy sad z drzewami mango. Łącznie mamy więc już 127 oficjalnych pozwów związanych z jednostkami Hardsteamor. Większość pochodzi od firm prywatnych, ale trochę jest też pojedynczych osób, państw i organizacji pozarządowych. A nie liczę nawet największej bomby, czyli wniosku o odszkodowanie od samego Hardsa. Zadzwoń do każdej zewnętrznej firmy, z której kiedykolwiek korzystaliśmy, a potem przedzwoń do ich konkurencji. Będziemy potrzebować wszystkich korporacyjnych prawników, którzy są jeszcze w miarę trzeźwi. Okay. Gordon Myers Nakata, radca prawny FAS. Ale gość ma fasę. Dobra, uwaga, skok! Dobra, udało się. Nie mam pojęcia, gdzie ja w ogóle jestem, ale chyba jestem w dobrym miejscu, żeby iść dalej. Bo mi po prostu to wyśmienicie idzie. Chwila. A tutaj co jest na boku? Ha? A co tu się kryje? Zadziadostwo? Jakaś skrzynka z pierdołami. O, płomień, 8 sztuk. Co ja z tym zrobię? Nic. O. Czyli mogę też sobie w ten sposób podchodzić, tylko że pewnie ominę mnóstwo rzeczy. Co to było? Wow. Co tam tak miga? Aha, skrzynka z fajnymi rzeczami. Spoko. Tłuste mięso? Kurde, ja nie wiem, czy to jest w ogóle do jedzenia, nie? Ja bym tak... O, że to jakoś otworzę? Nie. No dobra. Pewnie coś pominąłem, nie? Ja tak idę taką randomową ścieżką. Nie wiem do końca, gdzie i po co. Znaczy wiem po co, żeby dostać się na miejsce tam, gdzie mi wskazuje misja. Ale niestety, o kurde, no bo tutaj nie, wszędzie mogą być jakieś dziury, do których wpadnę i po prostu zwyczajnie umrę, okej? Okay? A na to się nie godzę. Nie godzę się na to, że mnie tutaj zgładzi. O kurde, ja bym tak wlazł tutaj. Nie, to jest zły pomysł. Ale widok, nie? Proszę bardzo. Wow.
O, proszę bardzo. Teraz praca na wysokościach, cyk. Oho, zarąbiście. Zastanawiałem się przez chwilę, gdzie iść, bo mówię, nic się takiego pomarańczowego tutaj nie znajduje. Gdzie mam iść? O, dobra, to było ryzykowne, niczym Indiana Jones. Ale na szczęście się udało. Dobra, wbijamy do góry. Gdzieś to w ogóle zmierza? Kto ten wielki budynek budował? Ktoś oszalał? Ja pierdzielę, ale to jest porąbane. Dobra, dawaj, następny skan. O, tam coś leży na ziemi chyba. Znaczy w sensie, tam coś się znajduje, chyba jakaś skrzynka. Incydent na morzu Banda. Banda i Wanda, taki był kiedyś zespół. Stacy Anders, nieważne. Robert Rescher, albo Rescher? Film z delfinami, Bob. Mamy kolejny problem, który jeszcze bardziej nas pogrąża. Najwyraźniej jakiś rybak z morza, Banda, nagrał jak jednostka Horus z roju Hearts Timor przy brzegach Wetaru pozyskuje biomaterię do przetworzenia. Kłopot w tym, że robił to w siedlisku zagrożonych wyginięciem delfinów. Całkiem możliwe, że dorwał ostatnie osobniki z tego gatunku. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale widok przypomina wnętrze działającego blendera. Tak jakby robot miksował wielkiego szejka z kawałków delfina. Dzięki za ten opis, nie potrzebowałem go, stary. Nasz zespół interwencyjny usunął już nagranie z 43 kanałów, ale film wciąż wypływa. W internecie nic nie ginie. To kwestia czasu, zanim pójdzie viral. Przygotowane do oświadczenia jest mocno niewystarczające. Jakiś pomysł? Będzie z tym syf. Stacy Anders. PR fas. Myślę, że już jest z tym syf, nie? I będzie jeszcze gorzej. Bo, kurde, tutaj w ogóle ogarnia ktoś w ogóle w tym miejscu, w tej korporacji, czy nie? Bo widać, że coraz gorzej im po prostu ze wszystkim szło. Co tam jest? Skrzynia z zapasami. Szczerze, mam ją gdzieś. Taki jestem drań. Bo tędy wlazłem. Tam mogłem zejść, ale po co? Bo tutaj jest przejście. Droga, oczywiście, że tutaj jest przejście. Potrzeba tylko kilku dobrych uchwytów. Dobra, nareszcie docieramy do góry. Dawaj, skakuj maleńka, ale mi coś drapie w gardę. Normalnie dusi mnie. Ciekawe, co tu znajdę. To jest biuro... No oczywiście, kompleks Boga, nie? Na samym szczycie frajer jest. O, patrzcie, kim ja jestem. O! Ojojoj, chyba coś tutaj przeczuwam. Fajnego. Okruchy, pakiet szybkiej podróży mnie nie interesuje. Może się pan pocałować w pupsko, panie Fertku. Czas wbić tutaj, bo coś czuję, że tutaj się coś kryje. I to jest coś, czego szukałem tutaj od początku. O, ja pierdzielę, czy ja jestem w niebie? Co to za budynek jest? To jest taki ultra drapacz chmur, nie? Dawaj. Ho, mamy to! Yes! Dobrze. Wiedziałem. Jeśli znajdę więcej, dostanę się do tej zbroi. Jakie jeszcze jedno ogniwo? Zejdź na dół, ale gdzie zeskoczę? Tam... Dobra, zeskoczę na półkę. Chociaż... Dobra, zaryzykuję. Może po prostu nie zeskoczę tak nisko, żeby było... żebym zszedł całkowicie z tego budynku. Nie! Nie schodź z tego budynku, maleńka, ogarnij się. No i bardzo dobrze, dobra, szybka... Wow! To było ryzykowne, co ja wyprawiam? Życie mi niemiłe? O! To się pewnie jakoś odblokuje, czy coś? Drzwi do bunkra, zasilanie, oczywiście. Dobra, i tak tam na razie nie mam zmierzać. Może po prostu użyję mojej super, ultra wytrzymałej linki i stąd sobie po prostu zeskoczę. Boże, ale gościu miał budynek. Tylko, że ja tutaj nic nie widzę. To jest chyba najwyższy, bo to jest większe niż budżet, czy jak się to nazywa, kalifa, nie? Nie mogę wziąć więcej? Co to jest? A, płatka porażająca. Weź se, panie, wsadź se tu pan, o właśnie, a nie powiem, no niech se pan się domyśla. Panie Faro, zbadaj. Wszystkie dane na tym urządzeniu zostały skasowane. Czy chcesz skorzystać z uprawnień poziomu alfa, aby je odzyskać? O tak, myślę, że tak. Plik danych został odzyskany. Ejlu, ale mogłabyś mówić głośniej. Ogólnie ta aktorka głosowa strasznie cicho czasem mówi, nie? Strasznie cicho głos ma nagrany, nie? Czasem momentami inne głosy są głośno i ciężko mi to dopasować tak, żeby to wszystko było tak na równi. Dziwne to jest, no ale no wiadomo, to jest kobieta, więc jakiegoś głosu to jest takiego męskiego nie ma, nie? No ale nadal tak jakiś ładny głos, ale no kurde, mogliby nagrać jej głośniej te dialogi, no ale to tylko, wiadomo, polski dubbing pewnie, no bo zawsze tak czasem jest w tych grach, że... No ale nieważne, skanujemy. Dawaj, nagranie 31 października, obejrzyj hologram. Elizabeth, jak miło cię... O!
Mam plan taki fajny. Dobra, proszę bardzo, chciałem tak tylko sobie walnąć do miniaturki. Okej, wychodzimy i słuchamy. Lot. Gdzie są twoi prawnicy? Zwolnieni. Wycofałem wszystkie pozwy, gdy wylądowałaś. Zakładam, że możesz to potwierdzić. Dobrze, to wygląda interesująco. Może zamówimy jakiś lunch? Odnowimy znajomość? Spokój, Ted. Musiałeś coś spieprzyć, inaczej nie podlizywałbyś się tak i nie ściągnąłbyś mnie tutaj. Więc wyduś to. Wiesz, rydwany mają jakąś usterkę. Roboty zabijaki? Stróże pokoju, tak, ten. No to je wyłącz. Jasne, Liz, gdybyśmy tylko mogli, ale... Nie reagują. Chcesz mi powiedzieć, że Rój się zbuntował? Jest jeszcze gorzej. W takim razie pokaż mi dane. I zjem ten lunch. Sama. Aha. Ted Faro sprowadził tu Elizabeth Sobek? No. Oni się nienawidzili. Wiesz. Kolejny plik danych został odzyskany. Następny, tak? Dobra, dawaj. Cyk. To... Nie jest usterka. To jest katastrofa. Wiem o tym. Jest źle. Źle? Jest, Ulis. Nie jest źle, Ted. To apokalipsa. Zbudowałeś serię morderczych robotów. Stróży pokoju. Używających biomasy jako paliwa. W razie potrzeby. I obdarzyłeś je możliwością samoreplikacji. Ograniczonego powielania się pod kontrolą. Niestety nie. Twoja usterka przerwała łańcuch dowodzenia. Ten Rój reaguje teraz tylko na własne komendy. Myślisz, że tego nie... Wszystko, co żyje, jest paszą. A mnożą się tak szybko, Ted, że obedrą ziemię do gołej skały w 15 miesięcy. Nie mówimy tu o upadku cywilizacji, lecz o całkowitej zagładzie. Już kumam, Liz. Więc jak to zatrzymać, póki jest pod kontrolą? Nic nie jest pod kontrolą! A wiesz, o co mi chodzi? Jasne. Czyli zanim prawda wyjdzie na jaw. Liz, zrobię wszystko, co każesz. Pracuj nad tym, a wykonam wszystkie twoje zalecenia. Trzymam cię za słowo. Teraz jak się zjebało, tak? Zagroziły życiu na ziemi, ale ona jakoś je pokonała. Świat przedwiecznych upadł, ale życie wciąż istniało, inaczej nie byłoby nas tu. Jakimś cudem... Ostatni plik danych został odzyskany. Jesteś jej pozostałością, nie? To jest ciekawe. No dobra, następny skan. Projekt Nowy Świt? Jezu, Liz. Musi być inny sposób. Gdyby istniał inny sposób, na pewno bym go zaproponowała. Ale to? To? Gdy prosiłem cię, żebyś znalazła lek, nie spodziewałem się, że będzie gorszy od choroby. Nieprawda, Ted. To nie jest łatwe, ale nie mamy wyboru. Podpisz propozycję. Ale nie mogę tego podpisać. Owszem, możesz. To? Liz, za nic nie mogę podpisać czegoś takiego. Masz wybór, Ted. Wiem. Mówię z pokładu pionów zlotu w drodze do sztabu dowodzenia robotami. Za kwadrans spotkam się z generałem Heresem i całym dowództwem. Co? Odbiło ci? Możesz wybierać, co im powiem. Podpisz, a wspomnę, że najbogatsza korporacja na Ziemi gwarantuje fundusze na wybudowanie nowego świtu. Według mojego projektu. Albo nie podpisuj, a zadbam o to, by wszyscy mieszkańcy planety poznali przyczynę tej usterki. Jezu, Liz. Nie musisz mi grozić. Podpiszę. Spójrz na to z dobrej strony. Teraz możesz wrócić do tego, w czym zawsze byłeś dobry. Wykładania kasy i patrzenia, jak pracuję. To jest to? Boże, wybacz mi. Aha, dobra. Czemu jej rozwiązanie było tak straszne? Co zrobiła, żeby powstrzymać roboty? No chyba wykryto nic. Winda ekspresowa otwarta. Nie wiem, byłoby gorzej? Możliwe, nie? Ja widzę, że kompletnie wszystko upadło. Bez sensu. Nie ma sensu. Sobek nie mogła być moją matką. Żyła wieki temu. Tyle poszukiwań i wciąż jestem daleko od celu. I taka jest twoja reakcja na to, czego się dowiedziałaś?
marudzić jak rozpieszczony bachor? Następnym razem spróbuj mi to powiedzieć prosto w twarz. Proszę bardzo. Naprawdę nie pojmujesz, jak monumentalne znaczenie ma to, czego się dowiedziałaś, Aloy? Spodziewałem się po tobie więcej. No, twarz już jest. A jakieś imię do niej? Ze wszystkich pytań, które mogłaś teraz zadać, wybrałaś właśnie to? Strawiłem dekady na przeszukiwaniu ruin przedwiecznych, próbując rozwikłać zagadkę ich zniszczenia. Od wielu lat podejrzewałem, że to roboty Faro zniszczyły ich cywilizację, ale nie miałem dowodów. W kilka minut odkryłaś więcej pradawnej wiedzy niż ja przez całe życie. A poznać chcesz? Tylko moje imię? Silence. Tak się nazywam. A teraz może spróbujesz zadać inne pytanie? Jakieś mniej trywialne. Powiem tak, stary, miałeś się stawić twarzą w twarz, a jesteś hologramem, nie? I w ogóle to jest ten aktor taki dosyć znany, z Johna Wicka i chyba z Prawo ulicy, czy coś takiego, taki serial był kiedyś. No nieważne, niestety ten aktor odszedł niedawno. No dobrze, nie rozumiesz. Skoro jesteś taki mądry, to zaraz cię trzepnę. Skoro jesteś taki mądry, to dlaczego po życiu spędzonym na przekopywaniu tych ruin wiesz tak mało? To nie moja wina, że kiepsko ci idzie. Przybyłam do tych ruin, poszukując Elizabeth Sobek. Nie z powodu tego, co zrobiła wieki temu. Ale dlatego, że ludzie próbują mnie zabić teraz. Nawet dzisiaj. Mam większe problemy niż użeranie się z tobą. Gratulacje. Właśnie przeszłaś od marudzenia do gigantycznych fochów. Elizabeth byłaby z ciebie dumna. Musisz wziąć się w garść i zacząć myśleć rozsądnie. Dopiero wtedy zrozumiesz, w jak wielkich jesteś tarapatach. O czym ty właściwie mówisz? Goniłaś za jakąś zagadką i wpadłaś w tłum większych tajemnic. Ich wspólnym mianownikiem jest Elizabeth Sobek. Ale jaki to związek? Ona nie mogła być moją matką, skoro żyła wieki temu. Tego jeszcze nie wiemy. A dowiemy się dopiero wtedy, gdy odkryjesz coś więcej. Dzięki tobie dowiedzieliśmy się, że roboty Faro mogły kiedyś spowodować zagładę życia na Ziemi. Ale tak się nie stało. Cywilizacja przedwiecznych upadła, ale życie... życie przetrwało. Oczywiście. Zatem... co zrobiła Elizabeth? Jak udało się jej powstrzymać roboty, zanim było za późno? Czym był projekt Nowy Świt? W końcu właściwe pytanie. A więc? Jesteś gotowa ruszyć po odpowiedź? Oczywiście. No to czemu tu jeszcze stoisz? No bo gadam z tobą, łysolcu. Mam pytania. Nie tak prędko, Silence. Czeka cię trochę wyjaśniania. Dość już powiedziałem. Jeśli masz więcej pytań, nie marnuj mojego czasu i streszczaj się. Po pierwsze, maszyny Faro. Mówiłeś, że już od jakiegoś czasu wiesz, że to maszyny Faro zniszczyły cywilizację przedwiecznych. No to wskazywały dowody. Ale jak dotąd, nie znałem pełnej skali zniszczenia. Na przykład, że mogły przetwarzać biomasę na paliwo, lub że seria Horus tworzyła nowe roboty, jak kocioł na nogach. Ale roboty, które dotychczas widzieliśmy, skaziciele i uśmiercacze, tak nie działają. Jak na razie nie. Jak dotąd nie spotkaliśmy jeszcze żadnych nieuszkodzonych. Kto wie, co potrafią, gdy są w pełni sprawne. Dobrze, jeśli skończyłaś, ruszaj w drogę. O nie, ja dopiero zaczynam. Siedziałeś sobie bezpiecznie w moim fokusie, podczas gdy to ja ryzykowałam życiem. Wystarczy, że zdejmę to urządzenie z głowy, a staniesz się ślepy, głuchy i cichy. Więc nie narzekaj i odpowiadaj na pytania. No dobrze. Słucham. No i elegancko. Kim jest Hades? Czyli jak rozumiem, zaćmienie tylko wykonuje polecenia. To Hades chce mnie zabić. Kto to? Nie wiem. Zaćmienie opisuje go jako podziemny cień jakiegoś diabła. To coś, co przemówiło do mnie na zewnątrz. Co zniszczyło Fokusa. To był Hades? To... nie jest osoba, ani maszyna. Raczej duch. Ze strasznym głosem. Wiemy tylko, że pragnie twojej śmierci. Z powodu moich powiązań z Elizabeth.
Na pewno. Hades wykorzystuje zaćmienie do uruchamiania robotów Faro. Ale jeśli Elizabeth znalazła sposób, jak ich powstrzymać, jeśli stworzyła jakąś broń, może Hades boi się, że zrobię to samo. W jednym z przekazów, jakie odkryłem, znajdują się sugestie o opracowywaniu jakiejś superbroni. Może by powstrzymać roboty, cywilizacja przedwiecznych musiała zniszczyć siebie. Ciekawe. Jakie masz zamiary? Właśnie, jesteś podejrzany. Kim jesteś, Silence? I jakie masz zamiary? Naprawdę chcesz poznać rzeczy osobiste? Jestem wędrowcem, który dawno temu porzucił swoje plemię. Badaczem zakazanych miejsc, poszukiwaczem utraconej wiedzy. Tak jak mówiłem. Zatem skąd tyle wiesz o zaćmieniu? Tak się składa, że dużo wiem o wielu rzeczach. Jeśli zaś chodzi o to, czy pracuję dla zaćmienia lub innych ludzi, to nie. Można mnie nazwać niezależnym. To zobaczymy jeszcze. Szpiegujesz mnie przez Fokusa? No ja Aloy ci mówiłem ostatnio, uważaj pod prysznicem. Używałeś mojego Fokusa, by mnie szpiegować. Jak to możliwe? Każdy Fokus wysyła sygnał, głos, które słyszą tylko inne Fokusy. Umiem łączyć te głosy ze sobą, sprawić, by Fokusy rozmawiały jeden z drugim, nawet na wielkie odległości. Jak się tego nauczyłeś? Lata badań i eksperymentów. Z zasady jest to podobne do tego, jak panujesz nad maszynami. Ja panuję nad Fokusami. I możesz szpiegować też inne Fokusy zaćmienia? Zwykle tak. Mogę tylko powiedzieć, że przejęcie ich połączeń jest skomplikowane. Wiesz co? To mi wystarczy. Czy Elizabeth Sobek wciąż żyje? Raczej nie. Czy jest jakakolwiek szansa, że Elizabeth Sobek wciąż gdzieś żyje? Wątpię, ale kto wie? Dane, jakie udało mi się odkryć, wspominają o technikach przedłużania życia. Głównie o farmaceutykach, znaczy się o lekach. Ale próbowano też nowych technik zamrażania i rozmrażania ludzi. Zamrażanie i odmrażanie? Nazywali to kryogeniką. Ale natrafili na kłopoty. Biorąc pod uwagę technologiczne talenty Elizabeth, nie mogę wykluczyć tego, że odkryła sposób uzyskania nieśmiertelności. Ale to spekulacje. Marnujemy czas. Powiem tak, hibernacja to żadna nieśmiertelność. Po prostu się zamrażasz i co? I czekasz, nie? To za nieśmiertelność, skoro musisz być w jednym miejscu, bo jak wyjdziesz, no to już po hibernacji, nie? Ale ja się nie znam. Mam ciebie dość. Wypadł stąd, stary, muszę to wszystko poprzemyśleć. Poprzemyśleć, no tak. Elizabeth powiedziała Tedowi Faro, że zmierza w miejsce zwane Sztabem Dowodzenia Robotami, aby powiedzieć im o nowym świcie. To miejsce wciąż istnieje. Oseram nazywają je Kurhanem. Kurhan? No pięknie. Znajdziesz je w górach na wschodzie, pod splątanymi zwojami metalowego diabła, a raczej robota BOR-7 Horus, bo tak brzmi ich nazwa. Odezwę się, kiedy tam dotrzesz. Będę czekać. Zanim się spotkamy, popracuj trochę nad manierami. Coś kojarzę, gdzie się znajdują te... ten... Zejście na dół będzie robot. Spinanie się na górę. Przeogromny kurhan. Do sztabu dowodzenia robotami. Aby poznać sekrety nowego świtu. 38 poziom. Ameno. Proszę bardzo, jaki piękny widok. Ale to będzie na tyle w tym odcinku. W następnym lecimy dalej do Kurhanu. Normalnie jak w Skyrimie, nie? Nie? Okej. Okay. No cóż, dzięki wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Czy mój Fokus coś odbierze? O? Nie, chyba nic nie odbierze. No cóż, do następnego. No i siema.